Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 9 dzień lutego 2015. I dzisiaj kilka słów na temat zmian i wydarzeń. Właściwie o tym, o czym będę mówił na dzisiejszym webinarze poniedziałkowym, ale może tutaj parę słów jeszcze najpierw na Kikowym Szlaku. Otóż wiadomo, zmiany zachodzą ciągle, wszędzie i ludzie, którzy potrafią sobie radzić ze zmianami, są na topie, idą mocno do przodu. Wiele zmian wokół nas dzieje się po to, właściwie uważam, generalnie każda zmiana jest po to, żebyśmy się rozwijali, ale wiele zmian postrzegam jako korzystne, jako dobre i wiele zmian wielu ludzi postrzega jako niekorzystne, niedobre. Ale może nie będę się tu już zagłębiał w filozofię zmian. Zmiana, która zaszła taka ważna na polskim rynku, w biurze Morinda. Pewno wiesz o tym już, no ale tak jeszcze może gwoli przypomnienia. Menedżer biura Morinda Polska, pani Magdalena Us, po 4 latach prowadzenia naszego biura, prowadzenia tutaj Morinda Polska, podjęła decyzję rezygnacji z pracy z powodu osobiste. Nikt już nie wnikał. Podjęła taką decyzję i właściwie od 1, 2 lutego menedżerem biura jest pan Szymon Szymoniak, który też 4 lata temu, kiedy Morinda powstawała, został pracownikiem, więc biuro jest w rękach osoby, która ma pełne rozeznanie. Przez te 4 lata była razem z nami, no i to jest bardzo ważne. W każdym razie to jest ta ważna rzecz, ta zmiana podstawowa. Natomiast parę słów na temat wydarzeń, które są przed nami. Szykujemy się z Jolą na Global Leadership Summit za parę dni, bo już w piątek, właściwie w sobotę rano lecimy do Los Angeles. Tam nas zabierają do Laguna Beach, między Los Angeles a San Diego. Piękny kurort, no i tam kilka dni globalnego szczytu liderów. Czujemy się ogromnie wyróżnieni. 13 osób z Europy zaledwie Morinda wybrała, założyciele wybrali do tego typu wyjazd. A potem zaczyna się konwencja w Los Angeles, w Nokia Theater i dojeżdża tam trochę osób z Polski, więc będzie nas tam 10 z Polski wśród kilku ładnych tysięcy ludzi z całego świata. To są te wydarzenia pierwsze, ale to, o którym chcę głównie powiedzieć dzisiaj, to wydarzenie, które będzie miało miejsce 14 marca 2015 roku w Tarnowie Podgórnym w Poznaniu, czyli otwarte spotkanie menedżerskie zespołu Razem w Biznesie. Spotkanie krytycznie ważne, spotkanie właściwie warunkujące rozwój biznesu i jeżeli podjęłaś tą decyzję kroczenia w marketingu tą profesjonalną ścieżką, to po prostu nie ma możliwości, żebyś na tym spotkaniu nie był, czy nie była. Bardzo ważne, bardzo istotne spotkanie, ba! Żeby wzrastać, żeby mocno iść do góry, nie wystarczy być samemu, trzeba zabrać ze sobą sporą grupę osób. I jest trochę czasu do tego jeszcze. Czas płynie szybko, to trzeba też wziąć pod uwagę. Ale zapraszając osoby, spokojnie jesteś w stanie mieć ze sobą na otwartym spotkaniu menedżerskim przynajmniej 10 osób, nowych 10 osób, tych, które nie były na poprzednim spotkaniu. Oprócz tych, które były oczywiście, nie ma sprawy, ale one były, one wiedzą, znają to wyzwanie. Każdy z nas przywozi 10 nowych osób na otwarte spotkanie menedżerskie, bo to spotkanie po prostu zmienia totalnie punkt widzenia ludzi. Wówczas mają inny punkt widzenia marketingu sieciowego. Kiedy uczestniczą w takim spotkaniu, a spotkanie będzie naprawdę top, naprawdę super przygotowane. Dlatego ważne jest, żebyś już dziś o tym myślał, czy o tym myślała i żebyś już dziś działał i działała w tym kierunku, aby nie tylko zapewnić osobistą obecność własną, czyli bycie tam, ale no, również, żeby zabrać ze sobą kawałek swojego teamu, najlepiej cały oczywiście. Może tych, którzy wystartowali, może tych, którzy się przymierzają do startu. W każdym bądź razie bardzo ważne wydarzenie, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Potem Jade Retreat, ale o tym będę mówił na dzisiejszym webinarze, więc pewno będziesz oglądać go, jeżeli nie, no to będzie potem do odtworzenia. Tyle na dzisiaj, na ten Kikowy Szlak, do zobaczenia jutro, hej!